Dzień dobry Polsko, witamy Was bardzo serdecznie z Kujaw. Jesteśmy w miejscowości Dobre, to jest powiat radziejowski. Jesteśmy u Grzegorza. Grzegorz, rocznik 68, czyli ile masz lat? 54. 8 sierpnia skończyłeś, nie? No to tak, przyjechaliśmy trochę takie spóźnione życzenia Tobie złożyć. Uprzedzę Was, że Grzegorz pomimo wczesnych godzin rannych, no już zaczął dzień na bogato, na wesoło, troszeczkę jest pod wpływem alkoholu. Zgadza się, Grzesiu? Tak. Zgadza się, cieszę się. Grzegorz, jesteśmy fundacją ECPU Polska, łowcy pedofili. Ja jestem Alex, a Wy właśnie oglądacie transmisję naszej fundacji z rozmowy z Grzegorzem. Grzegorzem, który jest bardzo aktywny w sieci. Grzegorz, korzystasz z Facebooka? Tak. Z Messengera? Też. I co tam robisz? No, znajomych zapraszam. Zapraszasz znajomych, to fakt, bo masz ich dużo. No. Patrz, każda karteczka, zobacz, nie wiem, czy tak na szybko policzysz. Każda karteczka to jest jeden znajomy, o którym chcę z Tobą porozmawiać. Ile jest tych karteczek tutaj, jak widzisz? Ile widzisz karteczek? Dasz radę policzyć? Ja wiem, że w Twoim stanie matematyka... Chyba nie. Chyba nie. No to ja Ci powiem, że jest ich dużo. Jest. Grzegorz, znajomych. No, rozmawianie ze znajomymi nie jest grzechem ani przestępstwem, o ile ci znajomi nie są osobami małoletnimi. Czy rozmawiasz z osobami małoletnimi? Nie. Nie. Czy to jest Twój komunikator? To jest mój. To jest Twój komunikator? Tak. I twierdzisz, że nie rozmawiasz z małoletnimi. Zastanów się. Ja wiem, że ciężko Ci jest się skupić, ale zastanów się. No jeżeli z taką osobą piszę, no, ona się przedstawia 18 lat. No to popatrz. Pierwsza karteczka z brzegu. Ile tutaj masz napisane lat? A co jest pierwsze? Ile masz lat? No, ty napisałeś, że jesteś 68 rocznik, a, tak. A dziecko tobie odpisało, że ile ma? Tutaj, zobacz. Ile ci odpisało? Ile ma lat? 11. To jest pierwsze dziecko. Biorę sobie drugą karteczkę, żeby nie było. Ale pobawić się można chyba, tak? Ale z 11-latką? Przecież nie spotykam się z nimi. No, ale nie, dobrze. Patrz, kolejne dziecko z innej części Polski. Ile ci napisało, ile ma lat? 11. To już jest dobra. Drugie. To już jest drugie. Dobra, zamknij tam mnie. Nie, to od zamykania jest coś inny. Grzegorz, no nie o zamykanie. Nie, bo mnie to wkurwia już. Grzegorz, nie klniemy. Słuchaj, to powiedz mi, jak 11-latka, po co wysyłasz jej takie zdjęcia? Pornograficzne. Nie wiem. Nie wiesz. Nie pamiętam. Nie pamiętasz. Często pijesz, dużo pijesz? Dużo. Dużo. A takie zdjęcie? To jesteś ty na nich? Tego jest... nie. Na pewno nie. No na pewno to jest akurat Twój komunikator, Grzegorz. Muszę Cię zmartwić, ale to jest Twój komunikator. Ale nie, to jest moja fujera. Ale ja nie mówię, że jest Twoja. Ty wysłałeś zdjęcie męskiego penisa we wzwodzie. Ja nie twierdzę, że jest Twój. Wybacz, ale nie będę sprawdzał. Wierzę Ci na słowo, że to nie jest Twój. Takie zdjęcie? No przesadziłem. No przesadziłeś. Przesadziłeś. Masz świadomość tego, Grzegorz... Nie musisz mówić dokładnie, bo nie o to chodzi. Jestem po wypadku i głupoty mi biorą nieraz. Grzesiu, ty już miałeś konflikt z prawem parę lat temu, prawda? Miałem. A to w tym roku, 90. No, 99. No. No. Grzegorz, ale czegoś cię się powinno nauczyć. Masz świadomość, że skoro to piszesz... Ja się teraz nauczę. No, przyjechaliśmy po to, żeby cię nauczyć. Grzegorz, ale czy ty masz świadomość tego, że korespondowanie z osobami małoletnimi, czyli z osobami poniżej 15 roku życia, 11, 12, 13 lat, tak jak ty piszesz, wysyłanie im takiej pornografii, filmów pornograficznych, to jest przestępstwo. Wiesz o tym? Wiem. Wiesz? Dobra, zamknięcie. Nie, my nie jesteśmy od zamykania, Grzesiu, spokojnie. Jak będą cię mieli zamknąć, to cię zamkną. Coś taki niecierpliwy. Jak mnie też wkurzyło trochę. No, nas też to wkurzyło, dlatego do ciebie przyjechaliśmy. Grzesiu, piszesz do 11-latki, bez urazy, ale pokażesz mi myszkę, kochanie, do 11-latki. Po co chciałeś, żeby ci 11-latka zrobiła zdjęcie swojego nagiego ciała? Nie pamiętam już. Nie pamiętasz. Do kolejnego dziecka, cytat z ciebie. Zrób mi ostrą, sexy fotkę i ją pokaż. O kurwa, takie coś napisałeś? No takie coś napisałeś. Kolejne dziecko, kolejny cytat. Cześć, jesteś cnotką. Miałaś już faceta i seks? O kurwa. O kurde, widzisz, nie klniemy. Grzesiu, nie klniemy, Polska dobra. Na ciebie patrzy. Dobrze, muszę się blokować z tymi pytaniami. Musisz. Kolejne dziecko.
wysyłałeś film pornograficzny, gdzie mężczyzna z dorosłą kobietą uprawia seks i piszesz coś takiego. Skarbek, to może my, jak się spotkamy, to tak zrobimy. Mówisz, że się nie spotykasz, a tutaj namawiasz dziecko do spotkania. Ja pierdolę. Grzesiu, nie klniemy, Polska na ciebie patrzy. Nie, dobrze, niech patrzy. No ale to po co klniesz? Bo mnie to wkurzył, że takie coś napisałem. No ale to ty napisałeś. Grzegorz, masz świadomość, że... Ale posłuchajcie mnie teraz, no właśnie. No to twoje 5 minut. I pisała, że ma 18 nie, lat. Nie, ja ci pokazałem troje dzieci, że pisało 11-12. Później pisałem. Nie, na początku ci pisała. To jest początek rozmowy, Grzesiu. To jest początek rozmowy. Mało tego... Z jedną pisałem, też tam miała 13 czy 14 lat. No i powinieneś powiedzieć przepraszam, do widzenia, w ogóle nie pisać. Aha, ja aha. Jestem głupi. Grzegorz, to ja tobie, skoro twierdzisz, że jesteś głupi, to ja tobie wytłumaczę pewną rzecz. Otóż... A nie jestem pedofilem, na pewno nie. A kto to jest pedofil? Co małolatki, no nie chcę powiedzieć. Robi ja ci coś swoje. Wytłumaczę. Pedofilem jest osoba, która pisze do osób małoletnich, wysyła im pornografię, próbuje jej namówić na seks. To też jest pedofil. Uh-huh. Wszystkie te trzy rzeczy robiłeś. O kurwa. Nie klniemy, Grzesiu. Nie klniemy, ja nie lubię słuchać takich brzydkich słów. O Jezu, ale się zjechało ich. Grzesiu. Dobra, na zamknięcie. Czekaj, idę. Czekaj, słuchaj, skup się teraz. Tak jak ci powiedziałem, to co robisz, to jest przestępstwo. Przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego. Dobra, czyli przestępstwo pedofilii. Dobra, zamknięcie. Od tego są inne służby. W tym wypadku jest to komenda powiatowa... Grzegorz, posłuchaj mnie. W tym wypadku jest to komenda powiatowa policji w Radziejowie. I jak widzisz, pojawili się tutaj funkcjonariusze policji z KPP Radziejów. I w związku z tym, że wobec ciebie zachodzi poważne podejrzenie popełnienia przestępstwa z artykułu 200, zostajesz w tym momencie przekazany w ręce policjantów z KPP Radziejów. Czekasz cierpliwie, panowie podejdą do ciebie. Dobrze. Telefon ważny. Telefon jest tam z boku, leży w trawie. Ja muszę kolegom powiedzieć, tak? Nie chcę z tyłu, bo mi niedobrze jest. Dajcie mi z tego, z przodu. Dajcie mi z przodu, co? Bo mi się idzie. A tam jest telefon.